Czyli witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z pierwszej części Gothic. W poprzednim odcinku troszkę był taki luźny odcinek. Zostaliśmy najemnikiem i w sumie tylko tyle zrobiliśmy. Żadnej, żadnej tam misji więcej nie robiliśmy. No i teraz ogólnie chciałem się przespać do północy, bo będziemy właśnie przechodzić do tego rytuału śniącego, czy jak on się tam nazywał. No właśnie trzeba było przespać się do północy, i on tutaj ktoś z nas, to znaczy ktoś z nich powinien. Nie tutaj zaczepić, to właśnie. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny Śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli, tak. By Śniący Usłyszał naszą modlitwę, bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność, a my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie, miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Ach, cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce, musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini Orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech wznoszą modły w naszej intencji. Rozdział trzeci. No to, co to, to tutaj się działo. Dość sobie takie dziwne, ale. Będziemy musieli właśnie iść, wybrać się do tego do tej jaskini orków, czy to było cmentarzysko orków chyba? Jakoś tak to się nazywało dokładnie. No i Berion sobie śpi, nie ma, nie ma w ogóle ekspo, znaczy tego, y, pZ dziwne. No widać, coś tam oddycha, chyba żyje. Y, no tak się stało ogólnie, no spać, y, moim zdaniem to taka nie bardzo wizja była, ale... Pogadamy sobie właśnie z tym korkalomem kor jeszcze i korangarem. Kurde, wyszedłem z trochę z prawy, naprawdę. Przez to, że tam dłuższy czas trochę nie nagrywałem, to wyszedłem z wprawy, naprawdę. Kurde, dziwnie mi się tak to robi. Jak na początku prawie. Dobra, pogadałem sobie z nim teraz, z korangarem, ale myślę, że to się tam rozwinie raczej. Co się stanie teraz? Wizja była bardzo mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej pytań. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń, cmentarzyskiem orków. Nasz guru bal, lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie wizji. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? W końcu jesteś przywódcą Straży Świątynnej. Moim zadaniem jest ochrona Jaśnie Oświeconego. Muszę zostać na miejscu, żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko Orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników. Tak, a tak to mówił, że sam pójdzie w ten, na tym filmiku, a już nagle zmienił zdanie. Dobra. Natychmiast ruszę w drogę. Zanim pójdziesz, weź ten pierścień. Niech cię chroni w walce. Musimy sobie zobaczyć, właśnie, co to za pierścień od razu. Ten raczej nie ten, to był ten raczej. Ochrona przed pociskami. No nie wiem. Raczej to, co mamy teraz, bonus perżet i bonus do siły, jest lepsze, myślę. Jeszcze spytajmy go właśnie, gdzie, gdzie jest cmentarzysko. To 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 cmentarzysko orkuł. Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym Mój tak tak On znamo. będzie twoim przewodnikiem. Dobra. To jest ten gościu, który właśnie Almana chyba. Zgubił ten talas, dobra. To jeszcze z tym pograjmy. Nie dobrze do nic Nic tutaj z nim nie mamy więcej. Prześpimy się do południa, powiedzmy. To jest na pewno on? Tak, to jest na pewno on. No, no, to będziemy musieli drugi raz z nim iść. Prześpimy się do południa, w ogóle też zaczyna deszcz padać, no to też tak trochę nie bardzo. I będziemy się właśnie wybierać do tego cmentarzyska orków. Nie wiem, czy uda mi się. To wszystko zrobić w jednym całym odcinku? Chyba nie, raczej nie będę się w sumie śpieszył i tak to podzielę raczej sobie to na dwa. A drugi właśnie to będzie taki już, tak jak właśnie mówię, że taki już końcowy i pewnie już tam sobie wszystko ogarniemy do końca, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem. Idziemy do tego Talasa, pogadamy sobie z nim, tutaj z ziomkami stoi i no, oczywiście jara ciągle. I zobaczymy, czy będziemy musieli od razu iść, czy coś. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko Orku, gdzie przebywa bal Lukor i jego strażnicy. A więc znowu mam robić za przewodnika. Niech to szlak! Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. No, czyli od razu idziemy, nic, musi, nic nie musimy robić więcej. Myślałem właśnie na przykład, że będziemy musieli coś zrobić dopiero, żeby on nas zaprowadził, ale od razu idziemy. W sumie szybka akcja w ogóle z tym. Rytuał świątego się odbył. Oczywiście zanieśliśmy temu korkalomowi to wszystko, to, to, co chciało właśnie do tego rytuału. Odbył się, no i coś tam było widać, że Iberion właśnie coś tam przewidział niby, ale tak nie do końca to wszystko wyglądało, jak powinno raczej, no ale trudno. Zobaczymy, co będzie dalej się działo właśnie, jak skończymy, skończymy z tym cmentarzyskiem. Na razie idziemy, no wiadomo, tutaj musimy sobie wyjść z tego obozu, no i ogólnie zostałem najemnikiem. I ta zbroja właśnie tam ktoś, ktoś, tam, na, ktoś tam pisał, nie wiem, pod... gdzieś tam gdzie link wysyłałem po prostu. Ktoś tam napisał komentarz, że najemnikiem to się zostaje dopiero w czwartym rozdziale. No tak, w czwartym rozdziale. Zostaje, ale dopiero właśnie wtedy, jak się pójdzie do starego obozu. No to wiadomo, a wcześniej, no jak ja poszedłem do nowego obozu, zostałem szkodnikiem. No to wiadomo, że miałem opcję sobie zostania szkodnikiem, i później od razu tajemnikiem. I to już w drugim rozdziale. Ale właśnie tu chodzi głównie o to, że chodzi o tę zbroję, to co mamy, ten lekki pancerz. Bo wtedy, na przykład, w czwartym rozdziale, to od razu już chyba możemy sobie właśnie kupić, tak jak on tam pisał, ciężki pancerz. No i ten lekki pancerz jest taki właśnie dość raczej nietypowy, bo praktycznie go nikt właśnie nie nosi, tak jak właśnie też tam mówił. No i w sumie fajna rzecz taka. I co my zastanawia, jest już właśnie trzeci rozdział. No to na pewno, no to na pewno będzie coś tam. Jak to nazwać? Więcej będzie no przedmiotów raczej u handlarzy i będzie na pewno się, będziemy mogli sobie na pewno tam spojrzeć na to wszystko. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu, nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Bal Lucor stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Ja się tu trochę rozejrzę. No, co ma być, to będzie, dokładnie. A Bal Lukor to jest właśnie chyba ten bal, u którego robiliśmy właśnie zadanie. Na początku, jak zdobywaliśmy powiedzmy te zaufania, to po prostu te zadania chciałem sobie tam zrobić, to chyba był to jeden z tych wszystkich. O, tutaj nawet widać ten obóz bractwa, ale jest dług, długa, jest yy, długie renderowanie, naprawdę fajnie w sumie. Yy, zapiszmy sobie, bo jeszcze nie mieliśmy save'a, yy, są jakieś potwory, nowe potwory, zobaczymy jak z nimi pójdzie, nie wiem, pojedynczo da radę? Zobaczymy, o tam już jest ork, też będziemy pierwszy raz walczyć z orkiem w życiu powiedzmy, o patrzcie jak się skrada. No dawaj, dawaj, dawaj. Myślę, żeby ten ork tutaj też od razu mnie nie zahaczył, bo... Kurde, on idzie w naszą stronę. Cofnij się. Żebym nie spadł. No, wiedziałem, wiedziałem. Dobra, może zrobimy to tak, że... orka najpierw sobie ogarniemy. Bo ten to się czai ciągle, ten kąsacz. No, troszkę ciężkie. Może być ciężko w sumie. No, takie 6-7 hitów mieliśmy tego orka. A to taki ork myśliwy, taki nie bardzo. Nie bardzo, właśnie najlepszy. Dobra, kąsacz. Pazurykły, surowe mięso, po dwa. 120 ekspa chyba było za to. Łatwy na dwa hity. Z tymi orkami może być problem, jak będą na nas podwójnie wyskakiwać. Czyli musimy jedynie pojedynczo, bo wtedy właśnie mamy o wiele większą szansę na to wszystko. Zjemy sobie trochę chleba. Chlebaka. Te kostacze to raczej sobie na raz wszystkie weźmiemy. Ten ork, właśnie, kurde, troszkę mnie tak zaniepokoił, bo. Bo no, może być ciężko w sumie. No, tą broń mogę znać, założyć A To jest dwuręgę. No, musimy nadal z łomotaczem biegać, nie? Zapiszmy sobie. Musimy nadal z tym łomotaczem biegać. Będę musiał sobie poszukać tej nowszej, lepszej jakiejś broni, bo mamy 50 siły. Łomotacz jest na 26 sił, to na pewno jakaś. Gdzieś, gdzieś tam jest, to ta broń fajna. Dobra, no, spoko takie dość te potwory. No i też, że właśnie jak sobie pozbieramy te kółej pazury, no to też na pewno będziemy sobie mogli to sprzedać już za sobie dość nawet dobrą cenę. U Wilka ostatnio sprzedawaliśmy takie rzeczy, no to no to troszkę naprawdę wyszło tego. Hajsu, to już chyba nawet powiedzmy się, się nam to zwróciło wszystko, to co tam wydaliśmy, te punkty złota na naukę. Mamy 43 punktów nauki, to właśnie, to właśnie będę sobie chciał to, te kusze wyuczyć. Tutaj jeszcze chciałem zobaczyć czy coś nie ma. Te kusze wyuczyć, bo chciałbym właśnie w kusze iść, tak jak już mówiłem. Taki właśnie cel mam obrany, no ale będziemy musieli trochę chyba poczekać, bo dopiero w czwartym rozdziale gdzie mogli się chyba uczyć? Jak na razie i tak nie jest, tak bardzo nam to potrzebne. Dobra, bierzemy kolejnego Oraka. Ten sam to jest tam. Trzeba dobrze się chronić. on teraz on nas w ogóle nie trafił. No trzeba dobry system sobie oprawić jakby walki. Co tam się dzieje? On tam kogoś zabił chyba. Trzeba dobry właśnie system walki sobie oprawić. Na nich jest spoko. Też właśnie się trzeba nauczyć z nimi walczyć, bo jest trochę, trochę inaczej niż jakbyśmy na przykład walczyli sobie z jakimś tam NPC, coś takiego, powiedzmy. Takie porównanie dałem. Dobra. On się stu, tu z kim bił? A, ty jakiegoś strażnika zabić, to nowicjusza. Dobra. No już w sobie wpadło 800 expa za, nie? 4 orki po 200, no. Kto to był? Strażnik ten, na no tak. Oczywiście Blant. Miecz sędziego. No tylko 30. No to mamy 37. Tak, już 4 zabiliśmy. No, no to już ponad 1000 wpadło nam tutaj expo, także już jest ok. Uleczę się do pełna. Będziemy musieli tą wajkę tam przekręcić, chyba żeby właśnie sobie otworzyć to. I zobaczymy, jak to tam będzie w środku, dokładniej wyglądało. Czy będzie. Raczej cię, ciężej będzie, ale. Czy uda nam się to wszystko zrobić? Zobaczymy. Dobra. otwieramy. No i wchodzimy do środka. Dobra, już jesteśmy. No taka jaskinia w sumie. Oczywiście będziemy się rozglądać, żeby jak najwięcej rzeczy stąd zabrać, bo... pewnie będziemy tu pierwszy raz i chyba ostatni, tak myślę. Tak więc bierzemy sobie wszystko co, co, to co, znajdziemy i no wiadomo tak jak już było mówione sprzeda się, jak się nie przyda to się sprzeda, u tu jest jakiś, tu jest zwiadowca, chyba silniejszy, mi się wydaje, że był troszkę twardszy, ale dał 180 ekspa tylko, to znaczy tylko, no mniej po prostu, dobra zjedzmy sobie, no, tam raz uderzył, dobra. No ale dobra, w sumie będziemy musieli je i tak zabijać i tak. To 180 a 200. Dużej różnicy w sumie nawet nie ma, ale dobra. Tu gdzieś jeszcze tego jednego widziałem. gdzie on jest. A tutaj. dobra musiał sobie troszkę grę podgłosić, bo nie bardzo je słyszę. Dobra. O cztery sobie głośności podgłosiłem. Dobra, ale to są takie też właśnie. Nie wiem, wnęki. Takie małe pomieszczenia i są mumie takie, właśnie, które możemy, jakby otwierać powiedzmy. Esencja uzdrawiająca dwa razy. Wizy pocisk, fajnie. I w tych mumiach, właśnie, mamy właśnie jakieś takie itemy. No ta była akurat pusta, ale. O tu jest jeszcze jedna. Ale, właśnie, możemy sobie otwory, otwierać je wszystkie. Yy, raczej będę chyba musiał pochodnie używać do tych, takich, do tych, właśnie pomieszczeń, co których są te mówię, bo nie widać nic, ale... Dobra, na no może jak na razie weźmy to. Wszystko po kolei. No niektóre są, no zazwyczaj chyba są puste, ale... Ale zawsze coś tam spoko nawet wpadnie z nich. Głównie to widzę, że to są jakieś eliksiry i... czary. O właśnie to ciekawe, czy będzie można otworzyć. To są niby zamknięte, ale są tam w środku. Te umie. O, tam jest przycisk jakiś, czyli na pewno jest gdzieś jakieś otwarcie do tego. Tutaj sobie. Słyszałem miecz. Wałk. Nie wiem, czy to na nas. Dobra, chyba nie. Może tam właśnie z tymi nowicjuszami się biją, czy tam z tymi strażnikami świątynnymi. Tak, raczej strażnikami, bo tam właśnie. Mówi, że nowicjusze mają zostać, ale strażnicy świątyni mają tam iść. no jak ja mam tu wskoczyć? Nie chcę mi się pojawić. O, dobra, o to mi chodziło. Nie, i tak nadal nie mogę. O, dobra, jest. A to słychać, bije się z kimś ktoś. Pewnie ork, właśnie, ale z, z strażnikiem. Zaraz sobie to znajdziemy. To najpierw, właśnie, chcę sobie to wszystko poszukać. Bo pójdę dalej, to zapomnę i nie, będę nie będzie mi się chciało pewnie z powrotem tego wszystkiego tutaj. Szukać, że tak to po kolei wszystko ładnie sobie to ogarniamy. Kurde, gdzie są te otwory? To znaczy te... wajchy, jakieś, przyciski czy coś, właśnie żeby otworzyć tamte. To byliśmy? Nie wiem, czy się to myli. Ale wejdźmy, zobaczmy. Nie, w sumie aż tak nie trzeba tych pochodni. Dobra, tu nie, nie byliśmy jednak. Dużo tych mikstur naprawdę jest tutaj w środku. Dużo, dużo i fajnie w sumie. Niech mi się tam zbierają. Jest wyraźnie kolejny strażnik świątynny. Ten miał akurat miecz bojowy, a nie sędziego. Czy, czy on jest lepszy? O3 jest lepszy od y, sędziego, ale nadal jest gorszy od naszego łomatacza. Ma, O4 ma mniej, także na razie właśnie łomatacze musimy łomatać. Są kolejne mumie. Po po, zazwyczaj po trzy widzę, są w tych pomieszczeniach takich. No tu już akurat dwie, dwie puste. A trzecia. No, trzecia jakieś miało uzdrowienie. No, te czary, no to tak nie bardzo będziemy je używać. Pewnie bardzo rzadko. O, jest jakiś przełącznik. O, tam, tam widzę. Tam się otworzyło. Dobra, fajnie. Tam sobie wejdziemy. Zaraz. Bo nie chciałbym niczego ominąć. Nie chciałbym właśnie niczego ominąć. O, tu akurat trzy były. Miksury, fajnie. Tu dwie, jedna. Fajnie, kurde. Naprawdę tych mixur to sporo wpadnie. Patrząc, właśnie na to, że sobie je wszystkie otwieramy. Ej, otworzyło się. To byliśmy, otworzyło się to. Tu był przełącznik i pewnie przełącznik otworzy to ostatnie. Fajnie. Tak myślę. O, jest jakiś pierścień. Ochrona przed bronią Fajnie. I nie wiedziałem, że na przykład jak się. Yy, najedzie tutaj powiedzmy pierścień to w ekwipunku tam poprawi, patrzcie. Zmienia się tam, gdzie leci jakby to. Nie wiedziałem, że tak jest, naprawdę. Nie wiedziałem, że to tak istnieje takie coś. Tu sobie na pierścień i wiadomo, to tam leci do artefaktów. No dość normalne, że tam poleci, ale fajnie, fajnie właśnie. Ochrona przed bronią? fajna, kurde, no nie wiem czy 194PZ. Mamy. Będziemy mieć 184, weźmy sobie tą ochronę przed bronią. Myślę, że to będzie lepsze niż 10 perzeta, bo teraz tym bardziej mamy tych orków. O, jest kolejny jakiś pierścień, ale to przed ogniem. O, ognista burza. Teraz właściwie mamy tych orków, no to ochrona przed bronią się przydaje. No wiadomo, perzet też do tego jest yy, yy, przydatny, ale no wiadomo. Nie, jednak jeszcze są dwa, ale nie wiem czy je otworzymy. Nie no, musimy jakoś sobie... A może mam, mam... pomysł. Bo czasem było tak właśnie, że. Jakimś łukiem. Ale ja nie chcę wyrzucić. Jakimś łukiem się strzelało. No nie no, to się na nie świeci, nie wiem. Kurde, ale mnie to denerwuje, że to spada ciągle. Nie no, ewidentnie musi być jakiś yy, przełącznik na to. Teraz tego nie podniosę. No, dobra, jest, podniosłem. Jakiś przełącznik gdzieś musi być na to. Bo, no właśnie, kurde. Tutaj też jest zamknięte. No, bo nie chciałbym tego ominąć. No, nigdzie, nigdzie nie widziałem tych przełączników. Dobra, powiedzmy, tu był jeden. Czyli po takich miejscach właśnie. Powinny być schowane te przełączniki. Może kurde domino i w środku gdzieś były. Dobra, patrzymy wszystkie po kolei. Tu było, tu było. Tu nie ma. Wszystkie po kolei sprawdzimy. Tutaj wejdźmy. To raczej nie zajmował właśnie... No możliwe, że może być to tak kurde, ale daleko skoczył. Już drugi raz chyba nawet. Że właśnie... O tu chyba nie byłem, że właśnie w środku będzie. O, jest, 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 właśnie w środku. O to mi chodziło. A on otworzy. Kurde, zapiszę sobie, bo za dużo tego jest wszystkiego tutaj już i. Nie wiem, który otworzy. To chyba to na dole tutaj. To co było. Przejrzymy sobie tę mumie jeszcze. Kolejne uzdrowienie. Ciemno jest naprawdę. No ja też wiem, ja też nic nie widzę. Ja wiem, że wy też nic nie widzicie, ale ja też. O, tu były cztery wyjątkowo. No teraz? Teraz praktycznie nic. Pasek zdrowia i tą na jedynie. Yy, I to się otworzyło chyba to co tutaj było tak, to było to. I to powinien być przełącznik kolejny, ale go nie widzę. Chyba, że tam coś się też otworzyło, wątpię. Ale zobaczymy. Kurde, jakiś amulet, ale nie. Nie spojrzałem. Dobra, w sumie. Na pewno nie ten to był... O, amulet mocy. Przed ogniem nie potrzebujemy raczej nagrać. 10 sił, fajnie. Dużo. No i widzicie, opłaca się, nie? Opłaca no, się to wszystko tutaj zbierać? Właściwie głównie te zamknięte. Gdzie trzeba troszkę jakby poszukać tych przełączników i tak dalej. Bo właśnie tam największe, największe są te. Jakby i temy najlepsze. No nie ma pojęcia z tym, co zrobić. No dalej musimy raczej szukać, ale to już chyba wszystkie. Przejrzeliśmy. Nie wiem. No nie wiem. Kurde, no naprawdę. Bo szkoda mi tam tego zostawiać. Tu byliśmy, tu byliśmy, tu był ten przełącznik. Chyba że jakiś inny jest jeszcze nie. Nie ma. No nic, dobra, dalej idziemy. Nie będziemy tak już tego przedłużać. Może coś tam wpadnie jeszcze do... Po drodze tego. Zabijemy sobie tego orka. Dwóch jest nawet ich. Zobaczmy czy nam się uda to. Raczej znaczy tak, ale... to sobie ukoczyć, bo jednak właśnie będę chciał sobie to podzielić, bo naprawdę, bo za dużo by to wyszło już nawet chyba teraz jest. Nie wiem, jest... Może nawet, no może nie 30, ale minut, ale jest trochę już. Trzema sobie nalazicie farodziejem, nieźle. I te hity ogólnie wchodzą większe już. Także jest dobrze. Dobra, to sobie pozbieramy wszystko. I jak na razie będziemy kończyć. Właśnie, przy, no ładnie sobie przy tym tunelu, Takim przy tym właśnie wejściu głębszym sobie skończymy. Dobra, strażnik. O, jeszcze jakiś lepszy. Fajnie wygląda ogólnie, od tylko obrażeń. Tych jeszcze tutaj przeglądałem. Nie wiem. Dobra, na razie sobie to skończymy. To był ten sejf. Dobra, także dzięki. Trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.